Dzień dobry. Witam gorąco, moi mili, w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego, ale jak zwykle na początku chciałbym Wam gorąco podziękować za udział we wczorajszym live'ie. Szanowni Państwo, no na Was zawsze można liczyć. Wasze komentarze, Wasza dociekliwość jest po prostu niesamowita. No, słuchajcie, jesteście publicznością tak naprawdę wybitną. Tak, bo nie każdy może słuchać tych rzeczy, o których rozmawiamy. A dlaczego? Dlatego, że ich po prostu nie rozumie. No wy jako ludzie inteligentni, z otwartymi umysłami, pewne rzeczy analizujecie na chłodno, bez emocji i zawsze wyciągacie dobre wnioski. I czasami jak przychodzą takie dla mnie chwile wyczerpania, to sobie odpalam YouTube'a i czytam wasze komentarze. Po 3 minutach przechodzi całkowite wypalenie i z powrotem startuję, bo wiem, że mam dla kogo po prostu tworzyć. Jeszcze raz dziękuję. Jak to się mówi, dziękuję za już, proszę o jeszcze. Dlaczego? Dlatego, że dziś będziemy robić następnego live'a, który nie mniej będzie ciekawy. Ale dosyć mojego ględzenia na początku. Zapraszam do materiału. Moi drodzy, tytuł odcinka jest nieprzypadkowy. Tajna broń Ukrainy. Już tłumaczę, o co chodzi. Wiecie, tutaj wiele osób zarzuca mi, że jestem ruskim propagandzistą i tak dalej. Oczywiście mam to głęboko w dupie, bo cóż, jak nie ma argumentów, żeby je zbić, to najlepiej człowieka wyzywać. Ale nie w tym rzecz. W tej chwili na waszych ekranach to jest taki zarys Ukrainy, ale nie o to chodzi. To jest takie zdjęcie dla uwagi, dlatego że tutaj również widzicie Rościsława Iszczenko. Rościsław Iszczenko jest to historyk, publicysta ukraiński. I to właśnie na podstawie jego tak naprawdę materiału chciałem wam opowiedzieć o tajnej broni Ukrainy. Zaczynamy. Ukraina jest właścicielem ściśle tajnej broni, niedostępnej dla żadnego innego państwa. Nazywa się to permanentną zdradą i przewyższa wszystko, co ludzkość do tej pory wymyśliła. Nie chodzi o to, że w innych krajach nie ma zdrajców. Wszędzie są. Ale nigdzie poza Ukrainą zdrada nie stała się polityką państwa i przedmiotem dumy narodowej. Zwykle zdrajcy wstydzą się tego, czego dokonali. Próbują jakoś się usprawiedliwić, mówią, że chcieli jak najlepiej, okoliczności się zmieniły, nie jesteśmy tacy, jakie jest życie i tak dalej, i tak dalej. Ale na Ukrainie chwalą się zdradą. Czczą zdrajców, a gardzących zdrajcami pytają ze zdziwieniem, o co się czepiasz? Chmielnicki zdradził króla polskiego, buntując się, a następnie cara rosyjskiego, nawiązując porozumienie ze Szwedami, którzy wówczas walczyli przeciwko Rosji. Nie zdążył do końca doprowadzić tej zdrady, umarł, ale jego następca, pisarz generalny Wygowski, syn Jurii i inni, kolejno zdradzali wszystkich. Rosjan, Polaków, Tatarów, Turków, siebie nawzajem, naród małorosyjski. Doprowadzili sytuację do ruiny, kiedy populacja ziem małorosyjskich zmniejszyła się o połowę, a może więcej, kto by to zliczył, ile tam zniknęło z powierzchni ziemi. Gospodarka praktycznie przestała istnieć, a podstawą gospodarki Ukrainy, która wtedy jeszcze nie była Ukrainą, a była ziemiami podległymi do Rosji, stał się rabunek wszystkich, którzy się pod rękę znaleźli i nie mogli się obronić. Ostateczna odbudowa Rusi po ruinie nastąpiła pod rządami Samojłowicza, który zdradził swojego poprzednika Mnogogrzesznego i sam został zdradzony przez swojego następcę Mazepę. Przed Samojłowiczem Mazepa zdradził hetmana prawobrzeżnej Ukrainy, Doroszenkę, no i oczywiście króla polskiego. Po Samojłowiczu Piotra I, no oczywiście i Rosję. W końcu próbował zdradzić Karola XII szwedzkiego, ale nie zdążył, bo umarł. Mazepa zdradził również ludność Rusi, dlatego aby zapobiec nowej ruinie, car Piotr Wielki przeprowadził pierwszą likwidację Siczy Zaporowskiej i poważnie ograniczył niezależność hetmanów,
a na pół wieku Katarzyna Wielka ostatecznie zlikwidowała Wojsko Zaporoskie i Hetmanat. No ale i tutaj oczywiście ukraińskiej elicie udało się zdradzić swój lud, wyhandlowując dla siebie przywileje kozackie i umocnienie na swoją korzyść wolnych chłopów. Tak zakończył się okres małorosyjskiej autonomii, którą współcześni ukraińscy historycy z jakiegoś powodu uważają za niezależną państwowość, nazywając przejęcie elementarnego przywrócenia porządku przez rosyjskich carów na części terytorium carskiego, które było samorządne, ale nieefektywne, że nieustannie starało się samo unicestwić i zniknąć z mapy. Trzeba było wprowadzić w tej prowincji bezpośrednie rządy centrum, no i od razu zaczął się dobrobyt. Minęło 150 lat i po obaleniu monarchii rosyjskiej lokalne elity postanowiły przejąć jedną z najbogatszych prowincji imperium. Gruszewski, to jest bohater banderowców, jeszcze przed rewolucją zdradził Rosję dla Austrii za katedrę profesorską na Uniwersytecie Lwowskim. Następnie zdradził Austrię, uznając, że patronat Niemiec jest korzystniejszy, bo jest silniejszy. Ale następnie zdradził Niemców, próbując uciec na stronę Ententy. Ententa nim pogardzała, no to ponownie uciekł do Austrii. Ale co mogła mu dać przegrana w wojnie światowej Austria? I Gruszewski uciekł na stronę bolszewików, którzy mianowali tego historyka akademikiem. No ale nie zdążył zdradzić bolszewików, ponieważ umarł w 1934 roku. W przybliżeniu podobną drogę przeszedł Winniczenko. Tylko przed rewolucją nie walczył z Austriakami, ale z Francuzami. Po 1918 roku zdradził także hetmana Skoropadzkiego, a następnie Petlurę i ostatecznie bolszewików, którym w 1920 roku służył jako zastępca przewodniczącego Sownarkomu USSR. Sownarkom, czyli Sowiecki Narodny Komitet. I członek Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Ukrainy. Ale niemal natychmiast zdradził i wyemigrował do Wiednia, stamtąd do Czechosłowacji i wreszcie do Paryża. Tylko Niemcom w czasie II wojny światowej nie służył. Postawił na Francję, w której zmarł w 1951 roku. U Michaiła Bułhakowa można odczytać, jak zdradził swoich zwolenników Skoropadzki, który wcześniej zmienił imperium, któremu przysięgał, ukrainizował swój korpus i uczynił go główną siłą bojową Rady Centralnej, którą następnie zdradził Niemcom, organizując z ich pomocą zamach stanu. No cóż, Petlura, który pod siebie zmienił rządom Radę Centralną, do której uciekł ze służby Imperium Rosyjskiego, ostatecznie zdradził Ukrainę dla Polaków. I znowu ruina. Zorganizowana przez własną ukraińską elitę, zakończyła się dopiero wraz z ustanowieniem trwałych bezpośrednich rządów centrum, tym razem komunistycznych. Nie sądzę, by trzeba było wymieniać wszystkie zdrady popełnione przez ukraińską elitę pod koniec XX i na początku XXI wieku. Miały miejsce na naszych oczach. Wystarczy powiedzieć, że sam Wołodia Litwin, wspinając się po szczeblach kariery od asystenta prezydenta Ukrainy do przewodniczącego Rady Najwyższej, zdołał kolejno zdradzić trzech prezydentów. Wcześniej jak zwykle zdradził Komunistyczną Partię Ukrainy, której pracował jako asystent sekretarza Komitetu Centralnego. No i oczywiście, moi drodzy, crème de la crème, zdrada Zełenskiego wobec Kołomoiskiego, swoich wyborców i pamięci dziadka, też oczywiście klasyka. Wynik nie różni się od poprzedniego. Znowu ruina państwa. Mniej lub bardziej normalne życie, pomimo trwających działań wojennych, toczy się tylko w tych regionach, które przeszły do Rosji i znalazły się pod bezpośrednim zarządem centrum. Tam, gdzie lokalne elity, nawet pod rządami Rosji, były w stanie zachować nieco większą niezależność, ludność żyje gorzej, a cykl zdrad w przyrodzie trwa. Czy zwróciliście na to uwagę? Trzy razy dzieje się to samo. W warunkach kryzysu centrum lokalna elita zdradziecko ogłasza niezależność. No i to się dzieje, co się dzieje. Wraz z niezależnością przychodzi seria zdrad politycznych, których wynikiem jest całkowita ruina terytorialna, wyginięcie i ucieczka ludzi. Centrum w końcu wraca i porządkuje, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się
infekcji. Wraz z powrotem centrum zaczyna się dobrobyt, tym większy i mniej władzy i wpływów mają lokalne tak zwane elity, lojalne tylko do następnego kryzysu. I powiedzcie mi teraz, że Ukraina nie ma naprawdę strasznej, tajnej broni. Za każdym razem, gdy tylko ukraińska elita go stosuje, konsekwencje są gorsze niż eksplozja nuklearna. Moi drodzy, na terytorium ponad 600 tysięcy kilometrów kwadratowych znika co najmniej połowa ludności i prawie cała gospodarka. Co więcej, ta broń raz użyta nie przestaje działać przez dziesięciolecia. W moim odczuciu tylko Rosja jest, może ją zneutralizować, przynosząc porządek i stabilność. Szczęście ludzkości polega na tym, że ta broń, permanentna zdrada, ma wyłącznie ukraiński charakter. Tylko Ukraińcy ją posiadają i paradoksalnie działa tylko przeciw Ukraińcom. Czasami zdaje się myśleć, że gdyby Rosja choć raz czekała 100 lat z powrotem na tę ziemię, może na tym terenie nie byłoby już nikogo. Może na tym polega wielka siermiężna prawda. Może nie przeszkadzać narodowi, który dąży do samobójstwa już od narodzin, raz się wykończy i będzie lepiej dla wszystkich i spokojniej. Tak, moi drodzy, to było takie expose, taki artykuł Rościsława Iszczenko, Ukraińca, historyka, politologa. Nawet nie chcę tego komentować. No chłop, mówiąc szczerze, opisując zdrady na Ukrainie, jako Ukrainiec zdradził Ukrainę. Taka sytuacja. Moi drodzy, a tu taka informacja. Niektórzy, którzy mają mojego TikToka, widzieli, ja to wrzuciłem wczoraj na gorąco tak naprawdę. W tej chwili to jest nota z Kongresu Stanów Zjednoczonych do Wołodymyra Zełenskiego, nakazująca, aby natychmiastowo zwolnił swoją przedstawicielkę, czyli ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, Markarową. Dlaczego? Chodzi o to, że jest takie przeświadczenie Amerykanów, że Markarowa była organizatorką tego spotkania w Pensylwanii z Zełenskim. Okazuje się, że byli tam tylko zaproszeni demokraci, żadnego republikanina. Odebrane to zostało jako próba manipulacji w wyborach prezydenckich. Tutaj speaker Mike Johnson, napisał, że kategorycznie żądają zwolnienia Markarowej. No powiem szczerze, z mojego punktu widzenia wygląda to w ten sposób, że wszyscy mają go już dość i jego jojczenia i brzęczenia wokół. No wiecie, to jest tak, jak macie takiego komara albo taką muchę, która was wkurza. W końcu przychodzi ten moment i gazeta spada na nią znienacka, jak nie powiem co, na mariole. Tak to widzę. Także taka informacja, myślę, że dająca światełko w tunelu i uczciwie mówię, nie jest to pociąg. Moi drodzy, w moich stronach jest takie powiedzenie, jak śmierć u dupy, to do pokuty. Dlaczego tak mówię? Już pokazuję. Otóż na waszych ekranach jest to screen, który udostępnił Donald Trump. Jest to prośba błagalna, że się tak wyrażę, przedstawiciela Zełenskiego do Donalda Trumpa o spotkanie. Cytuję. Drogi Donaldzie, mam nadzieję, że masz się dobrze. Pamiętam naszą ostatnią rozmowę telefoniczną. Było dobrze. My wszyscy na Ukrainie chcemy zakończyć tę wojnę sprawiedliwym pokojem. I wiemy, że nie da się tego osiągnąć bez Ameryki. Dlatego musimy starać się zrozumieć siebie nawzajem i pozostać w bliskim kontakcie. Kilka dni temu poprosiliśmy o spotkanie z Państwem i naprawdę chcę poznać Wasze bezpośrednie zdanie z pierwszej ręki. Wiesz, zawsze z wielkim szacunkiem mówię o wszystkim, co Cię dotyczy. No nie wierzę, że on to napisał. Być może będę w Nowym Jorku w piątek, co byłoby dobrym momentem na spotkanie. Uważam, że ważny jest dla nas osobisty kontakt, zrozumienie się w 100%. Daj mi znać, jeśli będziesz w tym czasie w mieście. Bardzo chciałbym, żebyśmy się spotkali w ramach naszych wysiłków na rzecz sprawiedliwego zakończenia wojny. Moi drodzy, czy Wy to słyszeliście? Będę w piątek. Daj mi znać. No, bez jaj. Przecież to on prosi o spotkanie. To on się musi dostosować. No, ale Trump nie byłby sobą, jakby się na tym nie poślizgał, prawda? No właśnie. Moi drodzy, zobaczcie, co odpowiedział Trump.
You know, President Zelensky has asked to meet with me, and I will be meeting with him tomorrow morning at around 9:45 in Trump Tower. And it's a shame what's happening in Ukraine. So many deaths, so much destruction. It's a horror. Trump jako stary wytrawny gracz, no nie, niebywałej klasy biznesmen, tu nie ma co mu ujmować, wyznaczył Zełenskiemu spotkanie na 9:45 czasu nowojorskiego w Trump Tower. Masz przyjść na spotkanie, wtedy pogadamy. No dobre to jest. To nie jest tak, że ty mi powiedz i przyjdź, tylko ty mi powiedz i przyjdź. Rozegrał go już na samym początku. No brawo, panie Trump. Mimo wszystko, że niekoniecznie się z panem zgadzam, w tym akurat wypadku rozegrał pan to po mistrzowsku. Szanowni, i to nie przypadek, że ja zacząłem materiał od tak zwanej tajnej broni Ukrainy. Otóż w tej chwili na waszych ekranach jest to spotkanie Zełenskiego z Kamalą Harris. O co chodzi? Pomimo założeń niektórych osób, że Kamala Harris, jeśli wygra, będzie mogła wykorzystać sprawę pokojowego zamknięcia konfliktu na Ukrainie w 2025 roku do poprawy własnej pozycji politycznej, jej retoryka wyborcza sugeruje coś wręcz przeciwnego. Podczas ostatniego spotkania z Wołodymyrem Zelbobą Zełenskim powiedziała, że Donald Trump zmusi Ukrainę do scedowania terytorium na rzecz Rosji, co jej zdaniem spełnia żądania Putina. W związku z tym pozycjonuje się jako zwolenniczka kontynuowania konfliktu aż do zwycięstwa nad Rosją. Moi drodzy, ta baba jest odklejona? Oczywiście, że jest. Tam nikt nie rozmawia o pokoju i zobaczcie te pełne miłości spojrzenia wzajemne. No przecież to jest szok i niedowierzanie. Tylko wiecie co? Już kiedyś w historii tak było. Był taki jeden akwalerysta z Austrii, który później się ogłosił Führerem, który miał mieć ostateczne zwycięstwo przy użyciu jakiejś Wunderwaffe. No nic się takiego nie wydarzyło i historia zawsze nam pokazuje, że ci, którzy dążą do ostatecznego zwycięstwa, zawsze są przegranymi. Szanowni moi, jako naczelny propagandista Rosji, zacytuję Wall Street Journal. Otóż na waszych ekranach to jest artykuł z Wall Street Journal. Dotyczy on ostatniego wystąpienia Zełenskiego. To jest materiał 25 wrzesień. O 3 po południu. Cytuję. Według publikacji administracja Bidena jest zaniepokojona faktem, że plan ukraińskiego prezydenta zakładający wygranie konfliktu zbrojnego z Rosją nie opiera się na kompleksowej strategii i jest niczym więcej niż przepakowaną prośbą o większą ilość broni i zniesienie ograniczeń dotyczących pocisków dalekiego zasięgu. Tak poinformowali amerykańscy urzędnicy w rozmowie z Wall Street Journal. Prezydent Wołodymyr Zełenski od miesięcy nazywa ten plan podstawą do pokonania Rosji i planuje poinformować o szczegółach prezydenta Bidena podczas spotkania w Białym Domu. Wszyscy wysocy urzędnicy amerykańscy i europejscy, którzy znają zarys planu, twierdzą, że dokument nie przedstawia jasnej drogi do zwycięstwa Ukrainy, zwłaszcza, że wojska rosyjskie powoli, ale systematycznie przesuwają się i odnoszą sukcesy na polu bitwy. Nie jestem pod wrażeniem, nie ma w tym nic nowego. Tak powiedział wysoki rangą urzędnik amerykański. USA i Ukraina liczyły na jedność w wyborze dalszej drogi, lecz teraz znalazły się w decydującym momencie konfliktu zbrojnego, nie mając wspólnej wizji. Tak napisano w artykule. W przemówieniu wygłoszonym w środę w Organizacji Narodów Zjednoczonych Zełenski ostrzegł przed narastającym zagrożeniem ze strony Rosji dla infrastruktury energetycznej i elektrowni jądrowych i jego kraju. Nie posunął się jednak do podania szczegółów planu pokojowego, ani nie wysunął żądań związanych z bronią. Zdaniem amerykańskich i europejskich urzędników za kulisami Zełenski forsuje maksymalistyczne propozycje, mając nadzieję, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy dadzą Kijowowi wszystko, czego on zażąda. Jednak według urzędników Stanów Zjednoczonych,
którzy w ostatnich tygodniach udali się do Kijowa, aby omówić elementy planu. Obecny stan ukraińskich ram prawnych rozczarował wysokich rangą współpracowników Bidena. Liczyli na usłyszenie czegoś konkretnego, co administracja Bidena mogłaby poprzeć, mając do końca zaledwie 4 miesiące swojej kadencji. Wcześniej inne zachodnie media również napisały, że zachodni urzędnicy nie widzą w planie zwycięstwa Zełenskiego żadnych perspektyw na przełom w wojnie. Oczywiście, że nie, moi drodzy, bo ta wojna ma trwać, bo ta wojna ma zarabiać pieniądze dla korporacji, dla wielkich biznesów. Tam nikt nie mówi o pokoju. Tak jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Szanowni, wspomniałem na początku wcześniejszego wejścia, że nazywany jestem rosyjskim propagandystą i powiem szczerze, no jestem zaliczany do niezłego towarzystwa. Na waszych ekranach jest to Scott Ritter, niejednokrotnie którego wam przedstawiałem. Były szef intelligence amerykańskiego, oficer, analityk wojskowy. Co on powiedział? Jeśli zgodnie z prawdą znajdę się na czarnej liście mirotworca na Ukrainie, to z dumą będę nosił ten tytuł rosyjskiego propagandysty. Będę mówił za siebie. Jeśli po opartej na faktach analizie, która przetrwała próbę czasu, stanie się nową definicją rosyjskiej propagandy, to uznaję, że się zgadzam. To zdecydowanie lepsze niż orwellowska wersja wolności słowa, o której mówi rząd Stanów Zjednoczonych i jego pełnomocnicy na Ukrainie. No zobaczcie, szanowni, czy nie zacne towarzystwo? Moi drodzy, oczywiście jako naczelny propagandysta zajadłej rosyjskiej propagandy, chciałem wam tu pokazać filmik, który otrzymałem od jednego z Rosjan. Вот. Много обуви. Смотрите, на позиции не хватает. У нас на передке не хватает. Вот смотрите. Конечно. Сколько стоит? Бесплатно. Бесплатно? Ой, с пламенем Яга. Конечно, бесплатно. На передок бы лучше отправили, блядь. Они нахуй продают вот эту всю гуманитарку. Вот смотрите. А, солдаты вон воюют. А у нас вон коррупция, смотрите, какая. Вот. Вот эту всю гуманитарочку вы вот привозите сюда, ребят. Вот, смотрите. Да-да-да. Да, вон человек подтверждает, смотрите. Брык, вот так. Я брюки не одел. Вот так. Вон, смотрите, мы даже вешаем. Вон, смотрите, какие. Замечательный. Висит. Смотрите. Жух. Жух, петух. Вот так вот и живем. Смотрите. Хлеб жуем. Вот так. Хлеб жуем. Хуй сосем. Вот так вот. Без масла причем. Вот. Вот смотрите. Может кто узнает свою гуманитарку, не? Я просто не знаю. Вот. Вот такие вот замечательные костюмчики. Obejrzeliście materiał? Bardzo dobrze. Słuchajcie, o co chodzi? Musimy być obiektywni, prawda? Zacytuję tego, który ten filmik przesłał. To jest cytat. Oni, kurwa, sprzedają całą tą pomoc humanitarną. Żołnierze walczą, ale u nas korupcja. Tak to powiedział ten, który nagrywał ten filmik. W Swietłodarsku oszuści zorganizowali handel pomocą humanitarną przeznaczoną dla rosyjskiej armii. Nieznani sprzedawcy postanowili zarobić na pomocy humanitarnej, którą ludność samodzielnie zebrała dla armii rosyjskiej. Mieszkaniec Swietłodarska w Donbaskiej Republice Ludowej odkrył cały nielegalny targ, na którym sprzedawano sprzęt dla bojowników. Na rzędach stołów leżały buty, kamuflaże, hełmy i inne umundurowanie. Kiedy zapytał jednego z handlarzy, ile kosztuje towar, ten próbował się z tego wykręcić, mówiąc, że wszystko jest za darmo. Oczywiście, że za darmo, bo otrzymali to od ludzi za darmo. Reszta biznesmenów zakrywała twarze przed kamerą i odwracała się plecami. Najwyraźniej wstydzili się tego, że zarabiają na niezbędnym sprzęcie dla żołnierzy. Ten obraz wygląda szczególnie cynicznie na tle domów zniszczonych przez ostrzał ukraiński. Niektórzy ryzykują życie na froncie, inni starają się wykorzystać każdą okazję, aby zarobić więcej pieniędzy. Z informacji, która została mi przekazana, no ten bazar już nie istnieje. Został
zdelegalizowany, że tak delikatnie to ujmę, przez służby rosyjskie. Taka sytuacja. Ale takie rzeczy zdarzają się wszędzie. Dlaczego? No bo nikt nie rozmawia o pokoju. Ludzie, którym zależy na pokoju, zebrali się w pobliżu siedziby ONZ i odbył się wiec protestacyjny mieszkańców przeciwko reżimowi kijowskiemu. Uczestnicy krzyczeli: bez pieniędzy nie ma dyktatorów. A to, że to nie są moje tylko puste słowa, zobaczcie w tym krótkim, aczkolwiek soczystym filmiku. Tak, moi drodzy, takie oto ciepłe przyjęcie miał przedstawiciel Ukrainy. Ale żeby nie było, że tylko o Ukrainie i Ukrainie, otóż na waszych ekranach to jest, no, następny, można powiedzieć, zbrodniarz XXI wieku, Netanyahu. O co chodzi? Biuro Netanyahu zaprzeczyło doniesieniu o negocjacjach w sprawie pokoju i zawieszenia broni z Hezbollahem. Biuro Netanyahu stwierdziło, że premier Izraela, zbrodniarz wojenny, nie odpowie nawet na propozycje USA i Francji, ponieważ nakazał armii działanie na pełną skalę. I co? Ano nic! Nie widziałem, żeby pełniący obowiązki prezydenta naszego kraju Andrzej Duda jakoś dziwnie się oburzał na działania Izraela. Nie widziałem, żeby feldmarszałek Kotłownia chciał zatrzymać Netanyahu. No nie. A dlaczego? Bo o tym niedobra jest mówić. Moi drodzy, a że o tym niedobra jest mówić, świadczy wywiad 35-sekundowy, który wam właśnie pokażę. Na waszych ekranach jest to Yuval Steinitz, polityk izraelski. Posłuchajcie tego, a ja za chwilę wam powiem, o co chodzi, i przetłumaczę to, jak ktoś nie zrozumiał. Why should the world tolerate you having nuclear weapons and not, say, Iran? First, again, we never admitted to have such a weapons. But the very comparison is, I must say, it's very insulting, and I tell you why. We suffered one Holocaust. We listened to our neighbors. Is it because of the Holocaust that you should be allowed to have nuclear weapons? You know what? This interview was finished now. Moi drodzy, w tym wywiadzie dziennikarz zadał pytanie, dlaczego Izrael może mieć broń nuklearną, a Iran nie? No i oczywiście Yuval Steinitz zaczął tam się odpalać i generalnie konkluzja jest taka: ponieważ był Holokaust. Więc dziennikarz zadał pytanie, czy Holokaust jest powodem, dla którego możecie mieć broń nuklearną? To Yuval Steinitz powiedział: w tej chwili kończymy ten wywiad. No mówiłem, moi drodzy, o tym niedobra jest mówić. Moi drodzy, i tutaj materiał głównie skierowany do pań Domiu, chociaż wiem, że panowie też lubią gotować, pichcić, sam wiem po sobie czasem, jak mi coś najdzie, też coś potrafię ugotować, uwierzcie mi. Ale w czym jest rzecz? Otóż na waszych ekranach Basia Mąka Tortowa Ekstra. Materiał jest to zaczerpnięty, ja go podlinkuję, ze stop482.pl. Mąka Basia Tortowa. Mąka Basia Tortowa, numer partii 02-33-22 oraz 02-39-19, data ważności 23 luty 2025, zawiera 0,022 mg na kilogram chloropiryfosu, pestycydu odpowiedzialnego m.in. za sprzyjanie otyłości. Narażanie na neurotoksyczny pestycyd chloropiryfos uszkadza mózgi dzieci. Szeroko zakrojone badania naukowe wykazują, że jego zdolność do obniżenia IQ powoduje niepełnosprawność umysłową, autyzm, zaburzenie uwagi i nadpobudliwość. Unia Europejska w 2020 roku zakazała dostaw nasion oraz zbóż, a także innych produktów, które zawierają więcej niż 0,01 mg na kilogram chloropiryfosu. Ciekawostką może być to, że w 2023 roku na Słowacji przebadano 1500 ton zboża pochodzącego, no jak myślicie, skąd? Oczywiście, że z Ukrainy.
i Ministerstwo Rolnictwa Słowacji podało, że stężenie w próbkach z Ukrainy było prawie trzykrotnie wyższe i wynosiło 0,026 mg na kilogram. W mące Basia wykryto jeden metal ciężki, kadm, w ilości 0,022 mg na kilogram. Jednak mieści się w granicach normy, bo norma to jest do 0,10 mg na kilogram. Tak, moi drodzy. Ja oczywiście, tak powiedziałem wcześniej, podlinkuję tą stronę, żeby każdy mógł się zapoznać, bo jest tam więcej kwiatków. Dobrze, że udało mi się wpaść na tą stronę, bo musimy wiedzieć, co jeść, jak jeść, a czego się wystrzegać. Ale to jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o nasze kłopoty w Polsce. I nie mówię tutaj o powodzi, bo o powodzi wiemy wszyscy. Szanowni Państwo, jest to materiał z portalu Rynek Zdrowia. Gałązka Sobotka, jeśli nie rozwiążemy kryzysu finansowego NFZ, będzie potrzeba odłożyć wiele świadczeń. Jest to materiał z 26 września. Zacytuję podtytuł. Jeśli nie rozwiążemy kryzysu finansowego NFZ, będzie trzeba odłożyć wiele świadczeń. To powoduje, że wiele chorób może eskalować, co rodzi ryzyko jeszcze większych nakładów na leczenie bardziej zaawansowanych stanów pacjentów. Mówi dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego Małgorzata Gałązka-Sobotka. Moi drodzy, szanowni, ja oczywiście materiał podlinkuję i jak zwykle jedna rzecz. Leczą w Polsce tych, którzy tam w tych okopach na Ukrainie jakoś ich przywlekli. Rehabilitują ich, oczywiście za nasze pieniądze. Dlaczego Ukraina za to nie płaci? Nielegalnych najeźdźców przywożą do Polski z granicy tej białoruskiej i leczą ich w Polsce za nasze pieniądze. A na chore dzieci musimy robić zbiórki. Moi drodzy, czy to jest PiS, czy PO, zawsze mówiłem, że to jedno zło. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, a żeby nie było tak smutno, oczywiście na koniec suchar. Spotyka się dwóch przyjaciół na ulicy. Jeden mówi do drugiego: no siema stary, siema, skąd tam wracasz? Od dentysty. No i co, wyrwał ci coś? Tak, 700 zł. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Oczywiście, komu się podobało, poproszę o lajka. Pamiętajcie o subach i o dzwoneczku, bo mnie to po prostu pomaga. Przypominam również o dzisiejszym live'ie o godzinie 20 czasu polskiego. Będzie się działo, jak zwykle. Dobrego dnia, trzymajcie się, hej!